A ja jeszcze z większego tutaj przybliżenia chciałam pokazać, jaki sobie dzisiaj zrobiłam makijaż dnia do kolorystyki sukienki. Zresztą sukienkę tam było widać, też bransoletka pod kątem makijażu i sukienki. Makijaż w całości wykonany paletą Retro z Glam Shopu. Zresztą to jest jedyny produkt cieniowy, który ja zabrałam z sobą na wyjazd, żeby w pełni się na niej skoncentrować i właśnie różne rzeczy właśnie mieszać. Między innymi właśnie mieć pretekst, żeby mieszać, skoro nie mam innych rzeczy ze sobą, a coś bym na przykład potrzebowała. Użyłam Rity różowej, użyłam trochę odry, zmieszałam trochę w stronę takiego fioletu, tutaj trochę czernią, trochę bordem. Pomadka MOV, ostatnio moje kochane pomadki z Contigo. Trochę różu Afel, trochę bronzera z My Secret, a zapach z tych przedstawianych w tamtym filmiku, który nagrywał Darek, to użyłam sobie rozgrzewającego Anatole Le Breton Bois Lumière, czyli ten taki miodowo, trochę owocowy, miodowo-tytoniowo-drzewny. Także to tyle. Zresztą cały czas niezmiennie zachwycam się paletką Retro, tylko wydaje mi się, że dosyć problematyczny jest ten zielony cień. Dlatego, że zresztą on jest taki trochę jak ten mój płaszczyk, trochę widać zielony. Ciężko go w ogóle domyć, jak się go już zasłoczuje na ręce czy na palcu. I dodatkowo on z nim trzeba w ogóle uważać. Ja już zauważyłam, że on się może osypywać. Także dziękuję za uwagę. A zapachowo, jako krem do rąk, zaaplikowałam sobie to masło do ciała. Bardzo odżywcze i niesamowicie mocno wyczuwalne. To taki produkt zapachowy, nie będący perfumami, który jest mocno wyczuwalny. Zresztą taki film też planuję za jakiś czas, już może po powrocie nagrać.